W drugiej lidze ważne zwycięstwo piłkarzy z Pruszkowa. Broniący się przed spadkiem z Nicze wygrał na wyjeździe z Górnikiem Polkowice 2-1. Przegrała natomiast Pogoń Siedlce u siebie z GKS-em Katowice 0-2. My byliśmy w Legionowie, gdzie zdegradowana już niestety Legionowia grała z błękitnymi Stargard. Piłkarze z Legionowa mogli dziś pomóc drużynie z Pruszkowa, bo właśnie błękitni są jednym z rywali z Nicza w walce o pozostanie w gronie drugoligowców. Zespół trenera Bogdana Jóźwiaka jednak nie pomógł, przegrał na własnym stadionie 0-1, a o wyniku przesądziła ta akcja z 60 minuty, kiedy błędy obrońców gospodarzy wykorzystał Hubert Krawczun. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki, ale Legionowie może już szykować się na występy w trzeciej lidze.